Chcę podzielić się z Wami przeglądem najlepszych, podkreślam najlepszych komentarzy, jakie pojawiły się pod filmem, w którym krytykuję, no, lekceważące podejście do: raz picia alkoholu w czasie leczenia, w tym przypadku szpitalnego, dwa, do picia alkoholu przed wsiadaniem za kółko. No, wydawałoby się rzeczy oczywiste na liście tych do potępienia, nawet jeżeli nie jesteście żadnym ekspertem ani wielkim autorytetem. Okazuje się, że jednak nie. Lżej ci po tym ulaniu? Tutaj odpowiem krótko. Tak, lżej. Nie pogrążaj się. Na oko widać twoje możliwości. Ty nawet jako tako nie jesteś w stanie czegokolwiek zrozumieć. Kurde, wydawało mi się to dość proste. Picie w czasie leczenia? źle. Jazda pod wpływem alkoholu? źle. Okazuje się, że eksperci tutaj jeszcze nie są zgodni. Pisma te autorytety, co nie? Chłop w czapeczce, pewnie łysy i z gębą nienachalnie inteligentną. Wypisz, wymaluj jak reszta komentujących troll Mateckiego i zestaw emotikonek płaczących ze śmiechu. Tak, jestem łysy, to prawda. Czy moja gęba jest mało inteligentna? No, myślę, że tak, zgoda. Ale co do problemu alkoholowego mają autorytety pisu trole Mateckiego? Nie wiem. Gdybym miał zgadywać, to pewnie zero. Bo władze wszelkiej maści mają ten problem głęboko w dupie. Chłopie, słońce boli, nigdy szturowi nie doskoczysz do pięt. Może zajmij się bohaterem, więźniem politycznym, torturowanym w więzieniu kamińskim. Nie mógł wyjść z więzienia, żeby się napić. I to jest problem. Jeden mógł się urywać ze szpitala, a drugi z odsiadki nie. Jakie to misił niesprawiedliwe! No, ze względu na fragment o więźniu politycznym uznam to za tak głupie, że nie będę tego komentował. Chciałem tylko podziękować pani Izabeli za nazwanie mnie misiem. To miłe. Nie tylko we Włoszech, ale w większości Europy można jeździć po alkoholu. Nie mylić z najebanym? Hmm? I jakoś można. I jakoś na Zachodzie jest bezpieczniej mimo wszystko. Czyli rozumiecie, dopóki się nie zataczacie, nie bełkoczecie, nie wymiotujecie, to właściwie luz można jechać. Temat zakończony. Komentator, uderz się tak szczerze w pierś, a przy okazji wielu takich jak ty świętojebliwych i powiedz, jak to było albo jest naprawdę, z wszystkimi takimi krytykantami jak ty. Bo najłatwiej jest krytykować innych, a za swoimi pazurami mieć tyle syfu, że to jest tylko kwestią czasu, kiedy przyjdzie wasza kolej. Pozdrawiam. No słuchajcie, nie znacie dnia i godziny. A poza tym, jak wam przyjdzie do głowy znowu krytykować jazdę pod wpływem alkoholu, no. To zastanówcie się, najpierw spójrzcie, ile sami macie. Brudu za. Buu, ha, ha, no ogromne zagrożenie. A fakt jest faktem. Są kraje, gdzie po alkoholu można prowadzić. I czego nie rozumiesz? Teraz już rozumiem wszystko. Dziękuję, Zbyszek. Najbardziej niektórych boli, że ktoś jest znanym aktorem. Tak. Ktoś robi coś złego, głupiego. Wy to krytykujecie. Ale ten ktoś jest znany, to znaczy, że ten ktoś tak naprawdę nie zrobił niczego złego albo głupiego. To jest po prostu wasza cebulowa zazdrość. Ale przyczepiłeś się do sztura. Cały filmik. Ważniejszych tematów nie ma. Rajt Jarka po Warszawie 130 na godzinę. Sza. Alkoholizm Kamińskiego. Sza. Jak ja mogłem. Cały materiał odnoszący się do wypowiedzi sztura poświęciłem szturowi. Mój błąd. Następnym razem w jednym filmiku skomentuję wszystko. Nie masz się czym innym zająć, brodaty debilu, żenada. A weź ty, Speir, moralizatorze. I dobrze robi. Realia na trzeźwo są nie do przyjęcia. No tutaj akurat chciałem powiedzieć całkowicie poważnie. Jeżeli realia na trzeźwo są nie do przyjęcia, to czas sięgnąć po fachową pomoc. Pozdrawiam.